Skręcając w alejkę, Bill zwolnił i zbliżył się do nagrobka. Cześć, mamo. Jestem. Jak się masz? Jakby zawstydzony dźwiękiem własnego głosu, zapytał cicho mężczyzna. Oczywiście odpowiedzi nie otrzymał, a cisza cmentarza była tego wyraźnym potwierdzeniem. Bill przychodził na grób matki prawie co tydzień, dlatego dozorca cmentarza przyzwyczaił się do niego. Zwykle witał się z nim z daleka, bo jego wygląd pozostawiał wiele do życzenia. Tak się złożyło, że Bill był bezdomny, nie nadużywał jednak alkoholu ani nie kradł. Po prostu w pewnym okresie życia mu się nie powiodło i systematycznie staczał się na samo dno. Wszystko zaczęło się 2 lata wcześniej, po śmierci jego matki. Na początku Bill próbował zmienić swoje życie na lepsze. Bez względu na to, jak bardzo się starał, kłopoty go nie opuszczały. Najpierw spłonął dom, w którym Bill spędził dzieciństwo. Było to winą wadliwej instalacji elektrycznej. Na tym próby życiowe dla Billa także się nie skończyły, bo kolejnym ciosem od losu okazało się zwolnienie z pracy. Stało się tak pomimo tego, że mężczyzna pracował jako zwykły magazynier i nie miał nic wspólnego z problemami finansowymi firmy jako całości. Billy znalazł się nad przepaścią. Wcześniej zawsze pomagała mu matka, a teraz był zupełnie sam ze swoimi lękami i niepewnością. Stając się bezdomnym, Bill nie zniżył się do otwartego żebractwa i zarabiał na życie w każdy możliwy inny sposób. Zbierał na przykład makulaturę, złom i inne surowce. Pracował też dorywczo jako ładowacz w bazie budowlanej, a także pomagał starszemu dozorcy za symboliczną opłatą. Pomimo faktu, że ubrania Billa wyglądały na stare i zniszczone, najważniejszym kryterium dla młodego włóczęgi była ich czystość. Facet nigdy nie lubił brudu, zawsze dbał o to, by wyglądać możliwie schludnie. Podchodząc do nagrobka, Bill dotknął go ręką i nie zauważył, jak łzy popłynęły mu z oczu. Mężczyzna nigdy nie poznał swojego ojca, a matka zawsze była dla niego jedyną bliską osobą na świecie. Priscilla Parker dała się zapamiętać jako ostrożna i nieco wycofana, dlatego większość życia pozostawała samotniczką. Rzadko wychodziła do ludzi, a jeśli już, to tylko w nagłych, koniecznych przypadkach. Tym, którzy znali Priscillę, dość dobrze wydawało się, że ta zawsze się czegoś bała, dlatego nieustannie rozglądała się i wzdrygała przy każdym szeleście. Niestety, Billowi nie udało się rozwikłać tajemnicy zachowania matki. Po jej śmierci z powodu ciężkiej choroby nowotworowej stało się to w ogóle niemożliwe. Stojąc więc nad grobem matki, Bill przypomniał sobie najprzyjemniejsze chwile z ich życia i zrobiło mu się wtedy smutno. Pogrążony w żalu i tęsknocie, młody włóczęga nie usłyszał kroków kobiety, która podeszła i zatrzymała się za nim. Bill miał właśnie wytrzeć szmatkę na grobek, gdy usłyszał za sobą płacz. Zaskoczony podskoczył i rozejrzał się dookoła. Ku swemu zdumieniu Bill zobaczył dobrze ubraną kobietę, blisko 50 roku życia. Stała i przyciskając chusteczkę do oczu, cicho płakała. Biedna Priscilla, los cię nie oszczędził, powiedziała nieznajoma. Na wspomnienie imienia matki Bill wyraźnie się spiął. Ta kobieta nie należała do grona jej znajomych, dlatego młodego bezdomnego mocno to zszokowało. To chyba pomyłka, nie przypominam sobie pani wśród znajomych mojej matki, rzucił ostrożnie Bill. Stojąca przed nim kobieta zbladła, po czym zakryła twarz dłońmi i zaczęła jeszcze głośniej płakać. Bezdomny włóczęga usłyszał bardzo dziwne słowa. Matka. Jak to dla ciebie matka? Ale o co chodzi? Źle się pani czuje? Może wezwać pomoc? Pytał Bill, z niepokojem wypatrując dozorcy cmentarza. Kobieta, jakby nie słysząc słów mężczyzny, nadal płakała i powtarzała coś o nieuczciwości Priscilli, która potraktowała ją tak okrutnie. Ostatnią rzeczą, jakiej Bill się spodziewał, było usłyszeć coś takiego od zupełnie obcej osoby. Nie mógł zrozumieć, co mogło łączyć jego zmarłą matkę i tę szaloną kobietę, która przybyła na grób. Ostrożnie biorąc kobietę za rękę, Bill próbował posadzić ją na ławce. Pomimo wszystko żal mu było nieznajomej, która być może pomyliła się i opłakiwała zupełnie obcą osobę.
Gdy płacz kobiety trochę ucichł, Bill postanowił odprowadzić ją do wyjścia i pomóc wsiąść do autobusu. Nagle nieznajoma złapała Billa za rękę i szepnęła: „Dokładnie tak sobie ciebie wyobrażałam, synu”. Zaskoczony mężczyzna wzdrygnął się i instynktownie cofnął. „Co? Co pani powiedziała? Synu? Jak mogę być pani synem, skoro staliśmy na grobie mojej matki?” Jeszcze nigdy w życiu nie znalazł się w tak niezręcznej sytuacji. Ta dziwna kobieta z jakiegoś powodu nie tylko przyszła na obcy grób, ale także pomyliła go z własnym synem. Tymczasem nieznajoma oparła się o ławkę i ze zmęczenia zamknęła oczy. Myśli kobiety wróciły do przeszłości, kiedy była młoda. Nazywała się Natalie O'Donnell. Będąc mieszkanką jednego z prowincjonalnych miasteczek w stanie Tennessee, po obietnicach dobrego życia wyjechała do Nowego Jorku. Dziewczynie wydawało się, że to właśnie w metropolii jej życie zmieni się na lepsze i będzie mogła niczym o koszmarze zapomnieć o znienawidzonej rodzinnej farmie. Gdy Natalie przyjechała do Nowego Jorku, znalezienie swojego miejsca okazało się trudniejsze niż to sobie wyobrażała. Rzadko kiedy pracodawcy chcieli widzieć w swoich szeregach pracownicę bez doświadczenia i niezbędnych umiejętności. Dopiero trzeciego dnia poszukiwań szczęście uśmiechnęło się do Natalie w osobie Charlotte Burns, która właśnie potrzebowała pokojówki. Będąc wdową z dużym spadkiem pozostawionym jej przez męża, kobieta wychowywała dwóch synów, którzy wyrośli na niepoprawnych łobuziaków. Starszy z synów, pani Burns, miał na imię Ethan, a młodszy Floyd. O ile Charlotte była dominującą i despotyczną kobietą, to natura nie obdarzyła jej dzieci takimi cechami. Po rozmowie z Natalie, pani Burns wydawała się być zadowolona z jej kandydatury. Szczerze mówiąc, kobieta była chciwa, dlatego niskie zarobki pracownicy bez doświadczenia stały się głównym czynnikiem przemawiającym za jej zatrudnieniem. W tym samym czasie, co Natalie, do domu Barnesów przybyła kucharka o imieniu Priscilla. Mieszkała w Ohio, podobnie jak Natalie, przeniosła się do Nowego Jorku za pieniędzmi. Krążyły pogłoski, że Priscilla to sierota, dlatego przeprowadzka do nowego miejsca była dla niej stosunkowo łatwa. Szybko między dziewczynami zrodziła się nić przyjaźni. Doskonale się rozumiały, a często nawet pomagały sobie w trudnych chwilach. Jak to służące, mieszkały w jednym pokoju, a w wolnym czasie dużo rozmawiały. „Widziałaś, jak Floyd na ciebie patrzy? Nic, tylko się zakochać”, rzuciła Priscilla z uśmiechem. Twarz Natalii poczerwieniała. „Nie, wydaje ci się. Bycie miłym to jedno, a uczucia to drugie”, odparowała. Młoda kucharka wiedziała jednak, o czym mowa, bo wielokrotnie widziała spojrzenia Floyda, pożerającego oczyma Natalii. Słowa Priscilli okazały się prorocze, a miesiąc później między Floydem i Natalie wybuchł burzliwy romans. Młodzi ludzie oddawali się miłosnym przyjemnościom z całą pasją i czułością właściwą ich wiekowi. Oczywiście starali się utrzymać swój związek w tajemnicy i publicznie nigdy nie dawali upustu emocjom. Każda tajemnica prędzej czy później ujrzy jednak światło dzienne. Natalie i Floyd nie byli wyjątkiem. Opamiętali się dopiero wtedy, gdy pokojówka zdała sobie sprawę, że zaszła w ciążę. Ta wiadomość była dla Floyda jak kubeł zimnej wody na głowę. „Jak to w ciąży? Jak to się mogło stać? I co ja niby teraz mam zrobić? Przecież matka mnie zniszczy”. Na wzmiankę o Charlotte Burns nastrój Natalie bardzo się pogorszył. Służąca doskonale wiedziała, jaka była matka jej wybranka. Za nic w świecie nie pozwoliłaby jej urodzić dziecka. Gdy Charlotte Burns dowiedziała się, co się stało, jej oburzenie nie znało granic. „O czym ty myślałeś, Floyd? Chcesz założyć rodzinę z tą żebraczką z Tennessee?” W odpowiedzi na to chłopak tylko milczał i spuścił wzrok. Faktem było, że był całkowicie zależny od matki i nie mógł się jej przeciwstawić. Natalie natychmiast odrzuciła propozycję aborcji. W jej mniemaniu było to po prostu nie do przyjęcia. W końcu było to morderstwo i to w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. Zdając sobie sprawę, że kochanka jej syna nie usunie ciąży, Charlotte zaczęła udawać, że zaakceptowała to. W rzeczywistości przebiegła i dalekowzroczna kobieta postanowiła zrobić coś wyjątkowego. Coś, co mogłoby rozwiązać problem raz na zawsze.
W tym celu pozwoliła Natalii urodzić dziecko. Co więcej, pozwoliła jej przez cały czas mieszkać w domu dla służby. W głębi duszy Natalii zaczęła nawet podejrzewać, że matka pozwoli Floydowi poślubić ją i że będzie się cieszyła z posiadania wnuka. To Charlotte poradziła Natalii, by nazywała swojego syna Bill na cześć zmarłego dziadka. Młodej matce zaczęło się nawet wydawać, że wszystko idzie ku lepszemu, a w jej związku z Floydem zapanował spokój. To, co stało się potem, diametralnie zmieniło całą sytuację. Pewnej nocy, wstając, by nakarmić małego Billiego, Natalii zobaczyła, że łóżeczko dziecka jest puste. Gdy dziewczyna wpadła w panikę i zaczęła dosłownie wywracać dom służby do góry nogami, okazało się, że Priscilla również zniknęła wraz ze swoimi rzeczami. Czy to wydarzenie było w jakiś sposób związane ze zniknięciem jej syna? Natalii nie wiedziała i dlatego nie mogła winić nieszczęsnej kucharki. Co więcej, Charlotte całkowicie wszystkiego się wyparła. Zrobiła tylko zdziwioną minę i pokręciła głową. Jeśli nie możesz śledzić swojego syna, to jaką jesteś matką? Myślę, że w naszym domu nie masz już czego szukać. Ze łzami w oczach Natalii pobiegła do Floyda, ale on tylko wzruszył ramionami. W ogóle nie miał uczuć ojcowskich, dlatego zniknięcie syna w żaden sposób na niego nie wpłynęło. Pogrążona w rozpaczy Natalii próbowała skontaktować się z policją, lecz tam ją tylko wyśmiano. Dziewczyna nie wiedziała, że Charlotte Barnes wykonała już niezbędny telefon i z wyprzedzeniem uprzedziła policję o wizycie Natalii, którą przedstawiła jako upośledzoną umysłowo alkoholiczkę. Pozostawiona bez wsparcia przyjaciółki i ukochanego narzeczonego, Natalii popadła w depresję. Co więcej, przebiegła teściowa obróciła wszystko tak, że dziewczyna musiała poddać się przymusowemu leczeniu w szpitalu psychiatrycznym. Gdy Natalii opuściła go 3 lata później, nie miała już możliwości odnalezienia dziecka ani Priscilla Parker. I tak minęło kolejnych 25 lat, a Natalii nie udało się odnaleźć ani syna, ani uciekinierki. Przez ten czas życie wszystkich bardzo się zmieniło. Na początku starszy brat Floyda, Ethan, zginął w wypadku samochodowym. Potem poważnie zachorowała Charlotte Barnes i przed śmiercią chciała zobaczyć swoją dawną synową. Na łożu śmierci kobieta opowiedziała o tym, co wydarzyło się ćwierć wieku wcześniej. Według Charlotte, wyczerpanej chorobą, to ona zmusiła Priscilla Parker do porwania dziecka i ucieczki z nim do jednego z prowincjonalnych miasteczek. Okrutna i apodyktyczna Charlotte zdecydowanie zaleciła Priscilli oddanie dziecka do sierocińca i samodzielne przeniesienie się do jeszcze innej części kraju. Słuchając wyznania pani Barnes, Natalii nie dowierzała. W jej głowie nie mieściła się możliwość takiego oszustwa i okrucieństwa, z jakim Charlotte pozbyła się własnego wnuka. Sam Floyd zaczął pić oraz mocno się stoczył. Firma rodzinna Barnesów także borykała się z problemami. Początkowo Natalii poczuła straszną złość na panią Barnes oraz jej syna. Wtedy kobieta zdała sobie jednak sprawę, że najważniejszy był dla niej los syna, na którego poszukiwania poświęciła kilka lat. W końcu, po serii niepowodzeń i błędów, wynajęty przez nią prywatny detektyw wpadł na trop Priscilla Parker. Wyobraźcie sobie rozczarowanie Natalii, gdy dowiedziała się, że kobieta nie żyje i że pochowano ją na cmentarzu miejskim w małym miasteczku w Ohio. Oczywiście Natalii musiała przyjechać na miejsce, by odwiedzić grób swojej byłej przyjaciółki, która ją zdradziła i porwała syna. A teraz, patrząc na mężczyznę stojącego obok, Natalii zdała sobie sprawę, że właśnie poznała swojego syna. Na początku Billy pomyślał, że kobieta jest po prostu szalona. Gdy Natalii szybko opowiedziała mu tę historię, poczuł się wyjątkowo nieswojo. Przez tyle lat uważał Priscilla Parker za swoją matkę, ale tak naprawdę ona nią nie była. Trudno powiedzieć, z jakiego powodu uciekająca kucharka odmówiła oddania cudzego dziecka do sierocińca. Krążyły też pogłoski, że Priscilla Parker była bezpłodna i nie mogła mieć własnych dzieci. Najprawdopodobniej to właśnie ten czynnik wpłynął na jej decyzję, kiedy postanowiła zatrzymać małego Billiego dla siebie. Słuchając historii kobiety, która przedstawiła się jako jego matka, Bill był w stanie głębokiego szoku. Cały znany mu świat zawalił się na jego oczach.
Jak się później okazało, na krótko przed śmiercią Charlotte Burns, ta zapisała część swojego majątku Natalie, która teraz aktywnie rozwijała swój własny biznes. Charlotte Burns zadbała także o wnuka, któremu otworzyła lokatę w banku z bardzo pokaźną sumą. O tym wszystkim Natalie powiedziała zdumionemu Billowi, odmieniając jego życie w jednej chwili. Jeszcze wczoraj myślał, jak zdobyć pieniądze na jedzenie, a teraz był bogatym dziedzicem. Stojąc nad grobem zmarłej przyjaciółki, Natalie nie żywiła już do niej urazy. Priscilla wychowała jej cudownego syna, który nieco się pogubił. To nie było winą Priscilli ani Natalie. Wchodząc w sprawy spadkowe, Bill zerwał z życiem na ulicy i zaczął stawiać pierwsze nieśmiałe kroki w biznesie. Nie na próżno mówi się, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Tak się też złożyło, że Bill dostał szansę, której potrzebował. Przede wszystkim to Natalie była z tego powodu szczęśliwa. W końcu teraz Natalie mogła być już z Billem na zawsze, nie przestając dawać swojemu synowi matczynej miłości, troski i czułości.